Dzień dobry, witamy Państwa podczas weekendu w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Dzisiaj spoglądamy na drzewa, ale nie tylko. Dlaczego na drzewa? Dlatego, że jest piękny okres i na wyspie Bolko tutaj dookoła drzewa w tej chwili pięknieją. Drzewa, na nich pojawiają się przepiękne pąki. No i właśnie, skoro pąki na drzewach, to w Ogrodzie Zoologicznym z kolei przed nami okres lęgowy, zwłaszcza ptaków. Dlatego dzisiaj wybraliśmy się do pierwszej zagrody tych niezwykłych, pięknych czerwonaków różowych, czyli flamingów, z panem Grzegorzem Rolikiem. Dzień dobry, panie Grzegorzu, witam. Czy rzeczywiście to porównanie, o którym mówiłem, że na drzewach pąki kwitną, a rozpoczyna się sezon lęgowy, czyli to, co będzie się pojawiało, te pąki w cudzysłowie, czyli te jaja ptaków, niebawem się pojawią w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym i doczekamy się kolejnych pokoleń, między innymi chociażby właśnie flamingów? Witam serdecznie. Rusza wegetacja roślin, intensywnie drzewa zaczynają właśnie puszczać pąki, czyli budzą się do życia, później wypuszczą oczywiście kwiaty i owoc, taka jest rola prawie każdego gatunku w przyrodzie. No i ptaki oczywiście, to jest sezon lęgowy, zaczyna się na wyspie Bolko, zarówno w ogrodzie zoologicznym, ale również poza ogrodem, bo jest to takie miejsce specyficzne, gdzie ptaki... To właśnie taka kraina chyba bioróżnorodności, nie tylko ta zamknięta, która jest w zoo, ale także i ta tutaj taka zewnętrzna. No w ogrodzie zoologicznym na pewno świadomie dobieramy gatunki, szczególnie zagrożone wyginięciem, takie, które chcemy chronić w przyrodzie, rozmnażamy je i wysyłamy na przykład do innych jednostek w całej Europie, ale nie tylko, bo później powiemy o bardzo ciekawym tutaj gatunku kaczki, który tutaj pływa, który niedługo będzie reintrodukowany, czyli puszczany do natury z powrotem. Natomiast te ptaki, które bytują tutaj od wiosny do późnej jesieni, zakładają gniazda, wychowują młode, a później wylatują w różne części świata, stanowią takie piękne dopełnienie właśnie tej naszej cudownej wyspy Bolko. No to powiedzmy teraz o tym, co nas będzie czekać w połowie maja i później w czerwcu, właśnie jeśli chodzi o ten okres lęgowy i na co warto zwrócić uwagę, kiedy wybierzemy się właśnie do tej krainy ptaków w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. No, patrzymy przede wszystkim na wybiegi i widzimy takie, że ptaki jakby są bardziej spokojne. W momencie, kiedy zaczną już znosić jaja i je wysiadywać, są spokojne. One jakby ten instynkt samozachowawczy każe im być spokojnym, żeby nie pokazywać się, nie rzucać się w oczy. Oczywiście cały sezon przygotowawczy, czyli tak zwane toki, kiedy one, prawda, zbliżają się do siebie, szukają partnerów po to, żeby złożyć później jaja, jest bardzo burzliwy, ale moment, kiedy one są właśnie w momencie wysiadywania, no to już są bardzo spokojne wtedy i oczekują na moment przyjścia na świat piskląt, a później cały okres oczywiście wychowywania młodych, uczenia ich życia takiego dorosłego, latania. Także do jesieni muszą się wyrobić, mówiąc tak kolokwialnie, i zarówno te ptaki, które u nas tutaj są w ogrodzie, żyją cały rok, a jak również te ptaki dzikie. A czasami są gatunki, które nawet zdążą w ciągu sezonu naszego, no niestety krótkiego lata, nawet 3 razy wyprowadzić młode pisklęta. Pamiętam, że niedawno, kiedy mówiliśmy o flamingach, mówiliśmy o rekordowej ich liczbie, jeśli chodzi o ogrody zoologiczne, te, które tutaj w opolskim zoo tak się dobrze po prostu chowają. Nie będę się chwalił, ale udało nam się akurat tutaj tak dopasować to miejsce, że flamingom spodobała się tutaj ta ustronna część ogrodu zoologicznego. Ten duży basen, zrobiliśmy wielką wolierę, gdzie one naprawdę czują się swobodnie. No i nasi goście mogą wchodzić i oglądać te ptaki w zasadzie bez kraty, bez żadnych tutaj ograniczeń i one się nie boją. Na wyciągnięcie ręki, proszę zobaczyć, kolonia przygotowuje się do lęgów. Za niedługo już na tych kopcach pojawi się po jednym jaju, bo jedno jajo to jest jedna para hodowlana i po 30 dniach małe piskle, które za niedługo właśnie po wykluciu będzie biegało za rodzicami, a nawet pływało w tym stawie. To flamingi, bo o nich rozmawiamy tutaj, natomiast będziemy się z panem Grzegorzem przemieszczać jeszcze w kilka innych miejsc, panie Grzegorzu, prawda? Gdzie się za chwilę udamy, ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, co pan mówił, czyli na te kaczuszki, bo wspomniał pan o podgorzałkach. Tak, podgorzałki. Między innymi tutaj mamy kilka gatunków. To są ptaki, które może nie zawsze zwrócilibyśmy na nie uwagę, ale trzeba pamiętać, Polska Czerwona Księga Zwierząt właśnie zagrożonych w naszym kraju i mała kaczuszka podgorzałka. Ja pamiętam, że zaczynałem swoją pracę, to tych kaczek w naturze w Polsce było kilkanaście par. W tej chwili jest około 100 par, które lęgują w Polsce, to i tak jest bardzo mało. Objęte są właśnie ochroną gatunkową. W tym roku nasz ogród zoologiczny przystąpi do programu reintrodukcji tego gatunku.
Mianowicie będzie się to odbywać na Stawach Milickich pod Wrocławiem, właśnie przy udziale Uniwersytetu Wrocławskiego i też Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Także tutaj młode kaczki, które się wyklują, zostaną wypuszczone na wolność. Także to jest chyba najważniejsza rola, jaką ogrody zoologiczne w tej chwili pełnią na świecie. Ja już nawet byłem tam 3 tygodnie temu i widziałem dzikie kaczki, które właśnie już pod gorzałki przyleciały. Więc wpuszcza się te pochodzące z ogrodów zoologicznych, żeby tą populację wzmocnić, prawda, genetycznie, żeby właśnie liczebność jak najbardziej tutaj zwiększyła się, bo to o to chodzi. No to teraz udajemy się do kolejnego miejsca, gdzie właśnie z panem Grzegorzem pokażemy państwu kolejne fantastyczne ptaki. A my, proszę państwa, zachowujemy się teraz nieco ciszej, bo koło nas para przepięknych żurawi mandżurskich. Panie Grzegorzu, mówimy ciszej, dlatego że widzimy już jedno jajo, czyli doczekamy się tutaj, tak jak pan powiedział, potomstwa tych przepięknych, niezwykłych ptaków. Samica zniosła pierwsze jajo, za 2 dni będzie drugie, bo tak zwykle ten gatunek, właśnie u nich pojawiają się 2 jaja. No, mamy nadzieję, że się wyklują, bo w zeszłym roku zrobiły sobie przerwę, ale 2 lata temu mieliśmy młodego żurawia, który niebawem, bo w tym miesiącu pojedzie do innego ogrodu zoologicznego. Przepiękne, ale też niezwykle takie majestatyczne. Zresztą w Azji, w Chinach, w Mongolii, w Japonii czy w Korei. Jest to symbol właśnie miłości, takiego dobrobytu, ale też wierności małżeńskiej. Często był przedstawiany właśnie na różnych obrazach, tkaninach z jedwabiu czy porcelanie. Także taki symbol właśnie rodzącego się życia. No jeden chyba z najpiękniejszych ptaków na świecie. Proszę pana, my widzimy dużego ptaka, bo teraz tam samiec jest przy tym jaju. Natomiast jak wylęgnie się to maleństwo, to jest rzeczywiście maleństwo z tego jaja. No, piskle jest w wielkości około 12 cm, tak mówiąc, na wysokość, także no, w stosunku do swoich rodziców to jest niewiele, ale rośnie bardzo szybko. Rodzice go intensywnie odżywiają, pisklęta intensywnie są odżywiane pokarmem takim wysokobiałkowym, czyli mięsnym, jakieś owady, ryby, do tego gryzonie, czyli taki pokarm podobny do naturalnego i rosną szybko, po to, żeby w 3 miesiące stać się prawie dorosłym ptakiem, bo one muszą w naturze w 3 miesiące uporać się właśnie ze swoim takim okresem nastoletnim, porównując do naszego życia. Państwo mogą spokojnie to jajo zobaczyć z dystansu. My jesteśmy tutaj dość blisko, ale zachowujemy ten odstęp odpowiedni, bezpieczeństwo, dlatego że w tym momencie na pewno oba ptaki są niezwykle bojowo nastawione na obcych. Na pewno dla nich musi być spokój, dlatego my tutaj będąc nie stwarzamy dla nich zagrożenia. Dlatego no, staramy się też tutaj ograniczyć nasze prace wszelkie, ograniczyć tutaj ruch turystyczny, czyli naszych gości zwiedzających. Postawiliśmy tabliczki, żeby nie zbliżać się, bo po pierwsze ptaki nie lubią w tym okresie za dużo odwiedzin, a poza tym no, ich długi dziób może spowodować, że ptak mógłby skaleczyć kogoś przez siatkę. Także tutaj musimy zachować dystans choćby dla własnego bezpieczeństwa. Duży ptak, rzeczywiście i przepiękny. A jakie to jest zwierzę? Jak ono się zachowuje? Jak ono traktuje też człowieka? I też te inne odgłosy, które tutaj dookoła przecież panują, też innych ptaków. Ta para akurat u nas jest wiele lat już, ponad 10 lat jest, więc na pewno tutaj ptaki czy inne zwierzęta słyszą się nawzajem. One się to poczuły na tyle bezpiecznie, że złożyły jaja. Trzeba pamiętać, żurawie to jedne z takich bardziej trudnych do rozmnażania ptaków jeszcze kiedyś. Nasze żurawie, bo przecież też w Polsce, w Europie występują żuraw szary, potrzebują takich ostępów leśnych, takich miejsc, gdzie czują się bezpiecznie, miejsca, gdzie w chwili zagrożenia one mogą się wzbić i uciec. Także to muszą być naprawdę wyjątkowe miejsca, gdzie te ptaki czują się bezpiecznie i jeszcze, żeby złożyły jaja i wychowały młode. Myślę, że na tyle tutaj mają zachowane właśnie te wszystkie dogodności, czyli takie ustronne miejsce, odpowiednia dieta, no i para dobrana przede wszystkim. Łączą się na całe życie, również w naturze. Obsługa tutaj jest niezwykle taka prosta, bo wchodzimy tutaj, żeby wykonać podstawowe rzeczy. Woliera jest przygotowana w ten sposób, żeby miał zapewnione odpowiednie warunki, mają tutaj zacienienie, dostają jedzenie 2 razy dziennie, odpowiednie też pod względem wartości tutaj biologicznej, białka, także mają zapewnione dobre warunki. No to
Odchodzimy już od tego azjatyckiego pięknego bociana. Tak sobie od razu przypomniałem, jeśli chodzi o nasze boćki. I udajemy się, drodzy Państwo, w jeszcze jedną przestrzeń, w którym pokażemy Państwu jeszcze jedne przepiękne zwierzęta, właśnie ptaki ogrodu zoologicznego w Opolu. Proszę Państwa, teraz pokazujemy Państwu ibisa grzywiastego, ale to wcale nie oznacza, że będziemy się przenosić do starożytnego Egiptu, Panie Grzegorzu, bo tam nieco inny ibis królował, że tak powiem, w czasach starożytnych. Ibis czczony, tak, taka nazwa gatunkowa. Inaczej też wygląda. Białe upierzenie, czyli odwrotnie jak ten, czarna głowa. No ibis był właśnie w starożytności, tak jak sama nazwa jego mówi, ibis czczony, tak, czyli był utożsamiany z jakimś bogiem. Aż tak nie zagłębiłem się bardzo. Natomiast na pewno był przedstawiany na malowidłach czy freskach z tamtego okresu. A ten przepiękny ibis grzywiasty to jest ptak, którego naprawdę już jest niewiele na świecie. Tak, do XVIII-XIX wieku występował jeszcze w Austrii, czyli na naszym kontynencie tutaj europejskim. W tej chwili jest, no w zasadzie tam nie występuje oczywiście w środowisku naturalnym, niestety. W ogrodach zoologicznych objęty jest programem hodowlanym EEP, czyli programem mającym na celu powiększenie populacji, a może nawet wpuszczenie ich kiedyś na wolność, czyli reintrodukcja. Ogrody zoologiczne właśnie przyczyniają się też do tego, żeby liczebność populacji tego gatunku na pewno zwiększyła się. To jest bardzo ciekawe stanowisko, takie nietypowe, bo widzimy je teraz tam wysoko na tych półkach skalnych. Do czego one się teraz, Panie Grzegorzu, szykują? Dokładnie teraz pary wysiadują jaja. Już myślę, że kilka dni, może 10 dni i zobaczymy pierwsze pisklęta, oczywiście może nie od razu, bo rodzice nie pokażą nam tego. Te skały, jak pan powiedział, to jest odzwierciedlenie takiego naturalnego miejsca ich gniazdowania. One gniazdują na półkach skalnych albo klifach, wysoko właśnie i żebyśmy mogli tutaj myśleć właśnie o tym gatunku, a później o im rozmnożeniu, musieliśmy wybudować taką skałkę, nie do wspinania oczywiście, tylko do tego, żeby mogły gniazdować. Specjalnie utworzone wnęki, półki pozwalają tym ptakom czuć się tak jak w środowisku naturalnym i one przystępują do lęgów. Jaki to jest ptak, jaki jest jego rodzaj zachowania, bo tutaj współżyje też z innymi gatunkami? To są ptaki brodzące z rodziny ibisowatych. Brodzące, czyli podobne do czapli, podobne do warzęch, tych białych, które tutaj też wysoko wolę, że widać, też naszych bocianów. Ptak, który w zasadzie żywi się żywym pokarmem naturalnym, czyli jest to pokarm zwierzęcy typu gryzoni, owady, drobne bezkręgowce, ale też gady jakieś, czy ptasie jaja albo pisklęta, ale też ryby, czyli bardzo urozmaicony pokarm. Żyje na takich pustyniach, ale potrzebuje do życia wody, do tego, żeby normalnie funkcjonować, do tego, żeby odżywiać się i też pielęgnować swoje pióra i ciało. To nie jest głos ibisa, żeby Państwo też wiedzieli. Tak, to nie jest głos ibisa. Tutaj nasi dyżurni opiekunowie, można powiedzieć, to są pawie, które chodzą przez cały rok po ogrodzie zoologicznym i niektórzy pytają się, czy one nam uciekły. No i tak, i nie. One uciekły ze swojego tutaj wybiegu, natomiast nie uciekną nawet z ogrodu zoologicznego. One tutaj mają zapewnione, że tak powiem, wikt i opierunek, mają tutaj wszystko, co im potrzeba i będą z nami po prostu i również chodzić wśród naszych tutaj gości. Ibis jako ptak jest rzeczywiście ptakiem wyjątkowym? Można tak o nim mówić? Myślę, że każdy ptak i każdy gatunek, nie tylko ptaka, ma coś wyjątkowego. Ma coś, to jest takie dopełnienie, to jest ta bioróżnorodność. Powiedzieliśmy, że jesteśmy w ostatnim miejscu, to tak teraz mi przyszło na myśl, Panie Grzegorzu, że zawsze na koniec jakiegoś odcinka jest tak zwany bonus. Czy my dla naszych widzów też jesteśmy w stanie jeszcze, nie wiem, być w jednym miejscu tak zwanym bonusowym i zaprosić Państwa teraz na jeszcze jeden krótki fragment spaceru? To idziemy do pelikanów, to też jest trzy gatunki pelikanów, ale w jednym. No to my do pelikanów. No i jak obiecaliśmy, no to jesteśmy i będziemy mieli deser, a właściwie obiad za chwilę. Zresztą dobra pora obiadowa, to o tym możemy właśnie teraz powiedzieć. Panie Grzegorzu, tam widziałem na górze bardzo spokojne pelikany, bo tam co, będą małe pelikaniątka? No wszystko na to wskazuje. Widać potężną platformę gniazdową. Tam są trzy samice, które w tej chwili wysiadują jaja, czyli dwie samice pelikana różowego i pelikana kędzierzawego. A jeszcze jest trzeci gatunek, pelikan mały, tak się nazywa. Natomiast one się rozmnażają o innej
tej porze roku. Mianowicie to jest półkula południowa, w związku z tym one w okresie naszej zimy, u nich przypada okres rozrodczy. A mówił Pan o obiedzie, my nie będziemy mieć tylko pelikany, akurat przypada pora karmienia, 13:30 i one doskonale mają tutaj wybudowany zegar biologiczny i wiedzą, że w tej porze będzie właśnie podawany pokarm, a jest to oczywiście ryba, taką jaką mogłyby złowić w środowisku naturalnym. No a co jest, jakby jest zmiana czasu? To co, pelikan się denerwuje? Jeżeli jest to zmiana czasu na zimowy, to one muszą czekać jedną godzinę dłużej, no i denerwują się. Natomiast jeżeli jest to zmiana na czas letni, czyli o godzinę szybciej, to są nieco zdumione. Mówią, o, szybciej jedzenie, prawda? Czyli my ich zaskakujemy. Zwykle to one, tak jak widać tutaj, one już czekają na swoich opiekunów i każdy odgłos pochodzący właśnie z zaplecza, z tego pomieszczenia wewnętrznego, to jest sygnał, że będzie jedzenie. One troszeczkę odfruwają, proszę zobaczyć. A tutaj... To teraz kamera będzie pokazywała Państwu pelikany, a my będziemy mówić o tym, co się dzieje, jak dokładnie wygląda to karmienie, Panie Grzegorzu. W naszym zoo są karmione, można powiedzieć, prosto z ręki. Niektóre podpływają bardzo blisko, ale nawet wychodzą. Warto zwrócić uwagę na ten worek fałd skóry, który się mieści pod szczęką dolną, pod żuchwą. On jest na tyle elastyczny i na tyle ruchliwy, ale też pojemny. Nawet mówi się, że do 13 litrów wody może zmieścić. Pelikan połyka rybę, zagarniając ją jak łyżką cezakową i oczywiście wodę wypuszcza. Natomiast rybę połyka zawsze głową do przodu. No tak, jak ten ryba sam... jest podana, to inaczej to, co on potrafi zrobić? On sobie świetnie potrafi poradzić, czyli tą rybę podrzuca w ten sposób, żeby ona wpadła mu do gardła w kierunku właśnie głową skierowaną właśnie do żołądka, po to, żeby się nie zakleszczyło, tak jak idzie ułożenie łusek na ciele ryb właśnie. To są też specjalnie dobierane ryby, czy im nie sprawia różnicy, czy to będzie taki gatunek, jak i wielkość samej ryby? Wielkość w zależności też tutaj od gatunku ptaka i wielkości ptaka, ale tutaj widać, jak ptak sobie próbuje rozpłaszczyć tą rybę, czy jakby zmiękczyć, jeżeli jest za duża. Wielkość to około 0,5 kg mogą łyknąć, to jest bardzo dużo, to są duże gatunki. Natomiast średniej wielkości to 10 do 20 cm bez problemu sobie radzą. Niezwykle spektakularne w naturze jest właśnie sam sposób polowania. Pelikany układają się w taką właśnie rotundę i zapędzają dużą ławicę ryb na mieliznę i tam całymi stadami po prostu wybierają jak czerpakiem, można powiedzieć, kluski z rosołu, czy kluski z wody, więc działają zespołowo. W pojedynkę nie potrafiłyby tak doskonale polować. Zresztą tutaj też widać, próbują takie koła robić, ułożenia, natomiast dostają rybę słodkowodną, w tym wypadku mają płoć czy leszcza. Tam na gnieździe odbywa się pewien rytuał, mianowicie samiec zjadł już swoją porcję ryby i jego partnerka siedzi na gnieździe i on ją idzie podmienić. Tutaj widać doskonale, on jej daje sygnał, że on się najadł na dzisiaj i albo jej zostawi. Ale mężczyzna je pierwszy. To zależy. Tak? Jutro będzie na odwrót, że to jednak samica z tego gniazda, z tej pary przypłynie pierwsza. My tutaj obserwacje bardzo dokładne prowadzimy i albo on jej uszczknie z tego, co zjadł, troszkę jej odda tej ryby, albo samica zdąży na karmienie i my poczekamy na nią, żeby najeść się w tej sesji, można powiedzieć, karmienia. Jeśli nie zdąży, to on jej troszeczkę da, natomiast jutro przy karmieniu to ona pierwsza przypłynie. One się zmieniają po to, o proszę zobaczyć. Już samica biegnie. Samica biegnie i zdąży. Proszę zobaczyć, koleżanka tutaj moja, która pracuje, czeka. Wie, że ta samica spóźniona, ale ona musi dostać swój pokarm, prawda? Bo ona siedzi na gnieździe. Chodzi o to, żeby rodzice nie zostawiali gniazda bez opieki. Ponieważ w naturze, ale też u nas też się zdarzały sytuacje, że gdzieś na płocie siedzi wrona, sroka, czyli drapieżnik potencjalny i one nie pogardzą ptasim jajem, w tym wypadku pelikanem. Proszę Państwa, i tak wygląda życie ptaków. Jak Państwo słyszeli od Pana Grzegorza, ptaki w tej chwili w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym już zniosły jaja. Niektóre z nich te jaja zniosą, więc na pewno jak będą Państwo wybierać się do Ogrodu Zoologicznego, zwróćcie Państwo na to uwagę, gdzie, na których gniazdach już te jaja są, tak jak widzieliście to Państwo u mandżura, u którego byliśmy, tak jak i u pelikana, gdzie już te młode pelikanionki
zwierzątka niebawem też się pojawią. No a poza tym nie tylko ptaki, ale wszelki dobrostan Opolskiego Ogrodu Zoologicznego zachęca do tego, by tak jak my podczas weekendu Państwo też się do niego wybrali. A pan Grzegorz Rolik na pewno następnym razem opowie też o innych ciekawych, pięknych gatunkach, nie tylko ptaków, które znajdują się na terenie Ogrodu Zoologicznego.